Cześć kochani, mam na imię Magda i witam Was serdecznie na moim kanale Trendy Okulary. Dzisiaj mam dla Was przygotowane Wasze pytania i moje odpowiedzi dotyczące soczewek kontaktowych. Mam tutaj raz, dwa, trzy, pięć pytań i jest to jakby druga część mojego filmu sprzed jakiegoś półtora roku dotyczącego właśnie Waszych pytań i odpowiedzi na temat soczewek kontaktowych. Zatem, jeżeli tematyka soczewek kontaktowych Was interesuje, zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. W porządku, no to zacznijmy od pierwszego pytania, które też pojawiło się w komentarzach do moich soczewkowych filmów. Co jeśli nie mam takiej samej wady na oczach? Jest to pytanie właśnie w kontekście soczewek kontaktowych. Zatem nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań w takim wypadku do noszenia soczewek. Spokojnie możecie mieć soczewki kontaktowe, nawet jeżeli macie dużą różnowzroczność, ze względu na to, że każda soczewka jakby jest przecież osobno. Ważną rzeczą natomiast jest, żeby nie zamieniać sobie tych soczewek, ale taka zasada obowiązuje nawet wtedy, kiedy macie dokładnie takie same wartości na jednym i na drugim oku. Wtedy tych soczewek też nie możecie sobie między oczami zamieniać. Okej, no to mamy drugie pytanie. Mam tutaj osoba, która to pytanie zadawała, to była rozbudowane bardziej pytanie, ale czego ono dotyczyło? Mianowicie tego, że osoba, która miała świeżo aplikowane soczewki, miała wrażenie, że raz w nich widzi lepiej, raz w nich widzi gorzej. I teraz tak, może na to mieć wpływ kilka różnych kwestii. Często zdarza się tak, że macie soczewki toryczne i wtedy ta soczewka jest trochę zbyt ruchoma na oku, nie ma takiego stałego obrazu. Czasem się może zdarzyć, że takie widzenie raz lepiej, raz gorzej będzie wynikało z tego, że macie zbyt suche oko, a czasem może być to zupełnie inny powód. Dlatego zawsze warto po aplikacji soczewek kontaktowych udać się na kontrolę do specjalisty, powiedzieć o swoich objawach i dopiero po tym czasie, w czasie kontroli, zostanie to zweryfikowane i na pewno Wasz problem zostanie rozwiązany. Dlatego warto jest i nawet trzeba, jeżeli jesteście użytkownikami soczewek, być pod stałą kontrolą specjalisty. U mnie w salonie jest tak, że klienci po aplikacji soczewek, po okresie tak 2-3 tygodni, są zapraszani na bezpłatną kontrolę, podczas której rozwiewane są wszystkie wątpliwości, sprawdzane jest ułożenie na oku i wtedy mamy pewność, że ta osoba będzie nadal nosiła soczewki kontaktowe i będzie z tego zadowolona. I takie postępowanie zalecam też wszystkim salonom, ale też zalecam, żebyście, nawet jeżeli taka kontrola nie była Wam zalecana, byli dociekliwi i udali się w razie jakichkolwiek wątpliwości czy jakichkolwiek dyskomfortów, znaleźli się w salonie optycznym i domagali się wręcz tej kolejnej konsultacji. Okej, kolejne pytanie. Czy można spać w soczewkach kontaktowych? Oczywiście są soczewki, które są przeznaczone właśnie do takiego noszenia w trybie ciągłym. Soczewka na przykład Aeroptics Night and Day jest zarejestrowana w Polsce jako soczewka do noszenia w trybie ciągłym przez 30 dni. Ona spośród wszystkich na rynku ma najlepsze wskaźniki, jeżeli chodzi o tlenoprzepuszczalność. Pamiętajcie jednak, że nawet najlepsza soczewka, która jest najlepiej tlenoprzepuszczalna, wymaga odpowiedniej higieny, odpowiedniego zachowania z taką soczewką, więc mimo tego, że macie zaleconą, przepisaną soczewkę, którą można nosić w trybie ciągłym, to należy robić regularne wizyty, regularne kontrole
I warto też robić sobie jednak przerwy, ponieważ mimo to, że to jest soczewka najwyższej klasy, ma najlepsze ma najlepszą tlenoprzepuszczalność, to nigdy do oka nie dociera tyle tlenu, ile docierałoby bez soczewki. A nasza rogówka nie ma naczyń krwionośnych, tylko pobiera tlen jakby z atmosfery. Więc zawsze soczewka kontaktowa, mimo tego, że najlepiej tlenoprzepuszczalna, stanowi jakąś barierę. Kolejna sprawa i do tej pory to jest rzecz, która jest jednak mimo wszystko nie przez wszystkich pacjentów i chyba nie przez wszystkich specjalistów kwestią taką oczywistą. Mianowicie, czy moja okulistka stwierdziła, że mam cylinder minus 1,25 i minus 2 i są to za duże cylindry i nie mogę nosić soczewek. Otóż kochani, soczewki kontaktowe w tej chwili możecie dostać nawet z cylindrem do bodajże minus 5,75, więc absolutnie wysoki astygmatyzm nie musi być przeciwwskazaniem do tego, żeby nosić soczewki kontaktowe. Tutaj kwestia wyboru odpowiedniego specjalisty, który robi dobór soczewek torycznych, co wcale nie jest trudne, bo podejrzewam, że 95% gabinetów nie będzie miało najmniejszego kłopotu z dobraniem soczewki torycznej, bo tak to się nazywa. I nie ma tutaj żadnych kłopotów. Możecie spokojnie nosić soczewki, nawet jeżeli macie astygmatyzm rzędu 3-4 dioptrii. Spokojnie takie soczewki miękkie, bo tutaj mówię o soczewkach miękkich, spokojnie takie soczewki będziecie mieć praktycznie w każdym gabinecie dobrane i takie wartości nie są nigdy przeciwwskazaniem. Jakby same wartości nie są przeciwwskazaniem do noszenia soczewek kontaktowych. Mam na koniec pytanie odnośnie pływania w soczewkach kontaktowych. Czy w soczewkach można pływać? Takie pytania też się zdarzają. Ja zawsze o tym mówię swoim pacjentom w gabinecie. Mianowicie do korzystania z basenów czy z innych zbiorników wodnych zalecane są soczewki kontaktowe jednodniowe, które po korzystaniu z basenu wyciągamy z oka. Sprawa wygląda tak, że jednak mimo wszystko, że w basenach, w różnych, szczególnie w basenach, ta woda jest chlorowana, w zbiornikach innych mamy tutaj już inną sytuację. Jeżeli ta woda jest na przykład ciepła, mogą się znajdować w niej różne drobnoustroje. Tu najbardziej chodzi o amebę, ponieważ zakażenie amebą dla naszych oczu może być bardzo nieprzyjemne w skutkach i to jest potem schorzenie, które jest bardzo, bardzo trudno wyleczyć. Zatem ja i wszyscy specjaliści rekomendują, żeby soczewki kontaktowe na basen to były soczewki jednodniowe. I w danym dniu, kiedy korzystacie z basenu, korzystacie z okularów. Czyli idziemy w okularach na basen, zakładamy soczewki, po basenie soczewki wyrzucamy i zakładamy ponownie okulary. Jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam, jakiekolwiek zakażenie związane z bytnością drobnoustroju w wodzie będzie mogło się skończyć bardzo groźnymi powikłaniami dla Waszych oczu. I naprawdę mam takich pacjentów, którzy nie stosowali się do tego typu zaleceń i skończyło się to tym, że już do końca życia soczewek kontaktowych nie założą. Zatem zwracam Wam na to uwagę, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz związana z higieną i pielęgnacją soczewek kontaktowych. No dobra, to na koniec trochę Was postraszyłam, ale dla mnie to jest bardzo, bardzo istotne i mówię każdemu o tym w gabinecie. Na dzisiaj z mojej strony to wszystkie pytania. Jeżeli macie ich więcej, coś Wam się nasuwa albo chcielibyście jakiś specjalny film dotyczący soczewek kontaktowych, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Przypominam Wam także dzisiaj o możliwości subskrybowania mojego kanału. Jeżeli filmik był dla Was wartościowy, to dajcie koniecznie łapkę w górę. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.